Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu wspólnie z Powiatem Raciborskim organizuje przez całe wakacje warsztaty i koncerty w ramach programu Wakacje w Powiecie. Podczas pierwszych w to lato wakacyjnych zajęć dzieci tworzyły słodkości. W ramach wakacyjnej akcji trwają warsztaty dla młodzieży w Raciborskim Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia dofinansowane są przez Powiat Raciborski. Dzieci tym razem swoje artystyczne zdolności mogły wykorzystać podczas przygotowania zdrowych słodyczy. Rozpoczęliśmy naszą akcję wakacyjną Wakacje w Powiecie i oprócz stałej formy zajęć, którą proponujemy dla naszych wychowanków, mamy dla nich również coś ekstra. Dzisiaj zaczęliśmy warsztaty stworzenia zdrowych przekąsek i słodkości. W lipcu i w sierpniu w Raciborskim MDQ odbędą się kolejne warsztaty i zajęcia wakacyjne oraz zaplanowano koncerty na scenie Zamku Piastowskiego. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwszy z nich. W piątek pierwszy koncert letni na Zamku Piastowskim, a przed nami w lipcu i w sierpniu szereg warsztatów rękodzielniczych, plener malarski, warsztaty wielkoformatowe, czyli tworzenia graffiti czy murali z panem Ryszardem Paurowskim, twórcą tego słynnego już myślę muralu w Raciborzu. Warsztaty rękodzielnicze z tworzenia toreb i koszulek z panią Ewą Lenart. Warsztaty teatralno-szczudlarskie z panem Michałem Sabatem, bębniarskie z panią Marzeną Kurakiewicz. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie dla siebie jakieś miejsce. Uczestniczki warsztatów robienia zdrowych słodkości robiły m.in. kulę mocy z przepisu podanego przez instruktorkę. Prowadzimy warsztaty zrobienia zdrowych słodyczy jako zamiennik sklepowego cukru, po to, żeby dzieciakom z jednej strony wprowadzić zdrowsze nawyki żywieniowe, a z drugiej pokazać, jak właśnie w łatwy sposób z fajnych składników można stworzyć nie tylko coś zdrowego, ale coś sycącego, karmiącego, co też im da dobrą energię. Bazujemy przede wszystkim na bakaliach, tym słodzikiem, czyli tym zamiennikiem cukru. Tutaj są daktyle, które w różnych wariacjach mogą doskonale zamienić się w czekoladę, właśnie w takie kule mocy, czyli takie batony energetyczne, które tutaj też będziemy tworzyć. Bakalie, czyli orzechy, żurawina, kakao, szczypta soli, kokos, więc tutaj tych wariacji można się potem bawić i kreatywnie podejść do tematu, tak jak kto lubi. Dzieci chętnie wzięły udział w niecodziennej formie spędzenia czasu wolnego od nauki. Podczas zajęć do tworzenia wykorzystane zostały materiały, które każdy może znaleźć w swoim domu. Dzisiaj odbyły się tutaj warsztaty właśnie tworzenia słodyczy zdrowych. One są bardzo ciekawe, fajne, bo nigdy jeszcze o takich rzeczach nie słyszałam, że można takie samemu po prostu tworzyć z różnych składników. I naprawdę jestem tego ciekawa, co dalej będzie i właśnie tworzymy różne przepisy. Czy będziesz w domu sobie potem też robiła takie rzeczy? Być może tak, bo ja lubię strasznie gotować właśnie po obiedzie zawsze jakieś różne rzeczy, no to zapewne będę. Ja ogólnie tak, no przepadam za słodyczami, ale ważne jakimi, bo niektórych nie lubię, a takie właśnie zdrowe są bardzo fajne. Dzisiaj robimy ze zdrowych produktów takie zamiennik cukru. To jest bardzo ciekawe, mi się to bardzo podoba. Nie zwłaszcza na to, że ja bardzo lubię słodycze, ale myślę, że to mi się bardziej spodoba i teraz będę jakby bardziej zdrowo się odżywiać. Oferta wydarzeń organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w ramach akcji Wakacje w Powiecie dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatu Raciborskiego oraz Raciborskiego Młodzieżowego Domu Kultury. W Raciborskim Młodzieżowym Domu Kultury trwa również rekrutacja na zajęcia, które będą się odbywać po wakacyjnej przerwie.